Proszę pana, w Polsce aktualnie trwa dyskusja, czy można dzieci dopuszczać do scen, jakie mają miejsce na polowaniu. Mhm. Nawet wyszedł przepis, że na polowanie rodzice mogą zabierać dzieci dopiero jak dzieci ukończą 16 lat. Mhm. Jakie jest pana zdanie na ten temat? Mhm. In Polen ist im Moment eine heiße Diskussion darum, ob man Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren mitnehmen darf zur Jagd. Es gibt sogar ein Gesetz, was rausgekommen ist, was verbietet, dass Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren von den Eltern mit auf die Jagd genommen werden. Was ist deine Meinung dazu? Das ist ein gutes Gesetz. Begründung, es ist so, dass Kinder und Jugendliche noch nicht den Unterschied zwischen der Grenze zwischen Leben und Tod kennen. Pan doktor sądzi, że to jest bardzo dobre prawo, tak, które wprowadzone zostało, bo młody człowiek lub dziecko poniżej 16 roku życia nie jest w stanie do końca uświadomić sobie i odróżnić, tak, życie i śmierć. A w jaki sposób w takim razie te dzieci trzeba przygotowywać do niezbędnego w naszym życiu pozyskiwania żywności, tak żeby później, kiedy ten pierwszy kontakt mogłyby mieć? Die nächste Frage ist aus deiner Perspektive, aus deiner Sicht, in welchem Alter sollte man die Kinder oder darf man dann die Kinder an das Thema Fleisch zu bekommen heranführen bzw. gewöhnen? Wann darf man es ihnen zeigen? Wann sind sie soweit? Also man muss sich erstmal vor Augen führen, dass Kinder ein Reifungsprozess ihres Gehirnes ab 13 bis 24 Jahre durchmachen. Das, was man hier Pubertät nennt. Trzeba sobie uświadomić w pierwszej kolejności, że dzieci, młode dzieci lub młodzież od 13 roku życia do 24 roku życia przechodzą tak zwany okres pubertät, dojrzewania. Tak? I w tym właśnie okresie stają się dorosłym człowiekiem i ich rozwój umysłu dopiero postępuje poważnym krokiem. Robią postępy bardzo w rozwoju. Also noch mal ganz deutlich, das kindliche Gehirn macht eine Entwicklung durch und begreift langsam, in welcher Welt es eigentlich lebt. Und dieser Prozess, den blenden wir Erwachsene ganz häufig aus. Umysł dziecka, tak, który się dopiero rozwija i robi to naprawdę w tym okresie, który podany został, dużo osób, przede wszystkim dorosłych, zapomina o tym, że rozwój umysłowy dopiero właśnie w tym wieku postępuje. A w jaki sposób powinien nastąpić ten pierwszy kontakt taki z niezbędnymi jednak w życiu scenami drastycznymi, tak jak właśnie zabijanie zwierzęcia, jakiś ubój w rzeźniach? In welchem Alter deiner Meinung nach ja sollte der erste Kontakt sozusagen mit so einem Szenario oder mit einer so einer Situation, es geht um das Bekommen des Fleisches, Zerlegen des Fleisches, da geht es darum, was empfiehlst du oder was ist deine Meinung? Also da ist die Grenze mit 16 ganz unten. Eher, dass man noch weiter entwickelt ist und noch mehr versteht zu diesem Thema, weil das ist ja eine Geschichte. Aber da geht es um Jagd, ich frage nach, also um das Jagen oder um den Fleischerwerb,
Also dass man, dass es natürlich wird oder verständlich wird, dass ich ein Tier töten muss oder Fleisch zerlegen muss, damit ich es auch essen kann. Also das ist etwas, wo man natürlich 16-Jährige ranführen kann, aber nicht, nicht Kinder, nicht 14- oder 12-Jährige, die überhaupt noch nicht reflektieren können, was da passiert. Mhm. Und, das muss man ja auch immer berücksichtigen, die Wahrnehmung von Kindern ist an dieser Stelle eine ganz andere und führt dann später dazu, dass ich beschäftigt bin, nämlich dass ich traumatisierte Menschen habe, die dann im, im späteren Leben dann so eine Retraumatisierung erfahren und dann beim Psychiater landen. Mhm. Tak, tak. Przetłumaczmy w sensie tak, że naprawdę pan doktor apeluje i proponuje, że poniżej 16 lat dzieci nie powinny właśnie uczestniczyć w takim wieku w polowaniu lub zdobywaniu lub zabijaniu zwierząt. Niestety nie są w stanie jeszcze w tym wieku, tak, umysł i rozwój ich, aby po prostu odróżnić, co się stało, tak, i dlaczego to się stało, i mają całkiem trochę inną wyobraźnię. W ich wyobraźni może pozostać później taki trochę psychiczny problem lub taka trauma i dlatego są później skazane, czy tam ewentualnie na leczenie nawet u psychiatry. To są no właśnie, właśnie takie... Miałem właśnie zapytać, jakie tak. skutki może wywoływać takie oglądanie scen drastycznych, jakichś takich wypatroszonych z rozprutymi powłokami czy brzuchami zwierząt u takiej młodzieży. Jakie, jakie to w przyszłości może mieć odbicie? Ja, also er wollte auch fragen gerade, welche Auswirkungen das haben kann, wenn jetzt diese Kinder oder Jugendliche diese drastischen Bilder sehen von Tieren, die eben getötet werden oder eben auch zerlegt werden. Ne? Das, das ist für Kinder eine Traumatisierung. Also, was heißt Traumatisierung? Kannst du das bitte in kurz erklären? Trauma, da. Proszę pana, bo poprosiłam pana doktora, żeby wytłumaczył nam to słowo, to znaczy, co to jest ta trauma, tak? W fachowym języku, bo też nie wiem dokładnie. Das sind ist Dinge zu sehen, die man nicht sehen will, in diesem Fall, und die dazu führen, dass ganz wirre Bilder im Kopf bleiben. Und die dann im ersten Schritt verdrängt werden. Deswegen sind dann diese Jugendlichen und Kinder erstmal unauffällig. Aber es hat sich auf ihrer Festplatte eingebrannt und dann passiert irgendwas im späteren Leben. Und dann macht es wieder Klack. Tak, to znaczy, to jest taki mechanizm, że taką jak obserwuję, jestem właśnie obecny przy takiej na przykład drastycznej scenie. Widzę to, tak, jako człowiek, jako osoba, która tam przebywa, ale pierwszy mechanizm jest taki, że od razu próbuję to o tym zapomnieć. To znaczy odstawiam to bardzo głęboko gdzieś w umyśle i... Tak zwane wyparcie. Wyparcie, tak. A może to nawet bardzo długo trwać, kilka lat lub kilkanaście, wydarzy się coś, niekoniecznie coś takiego samego, ale podobna sytuacja. W tym momencie może to bardzo potężne oburzenia wywołać i doprowadzić do tego, że ta osoba ma jeszcze inną inne obrazy też, które dochodzą, też bardzo drastyczne lub makabryczne. I to obciąża bardzo psychikę i wymaga leczenia psychiatrycznego. Rozumiem. Czyli w jaki sposób, jeśli by pan doktor nam powiedział,
tą młodzież wprowadzać do polowania. In welcher Art und Weise, was empfiehlst du, könnte man die jungen Menschen heranführen an das Jagen oder ihnen davon überhaupt erzählen, mitnehmen? Was empfiehlst du als Psychiater? Also sie sollten eine gewisse Reife haben. Sie sollten über Tod und Sterben schon was wissen und auch wissen wollen. Das wollen auch Jugendliche ganz lange nicht. Warte. Pierwsza zasada jest, żeby być świadomym i wiedzieć jako rodzic lub osoba dorosła, na jakim poziomie jest rozwój tej młodej osoby. Tak? Czasami jest młoda osoba, która ma 15-16 lat, już jest umysł bardzo daleko rozwinięty. Jeszcze są też różnice pomiędzy dziewczynkami a chłopcami, dodamy. Po drugie, ta osoba musi sama być zainteresowana tym tematem i przede wszystkim głównym tematem też lub już może mieć doświadczenia, styczność ze śmiercią, sposoby umierania, śmierć i co się z tym wszystkim wiąże. Rozumiem. A tak przy okazji, a jak te sprawy są uregulowane w Pana kraju? Wie ist es in Deutschland? Jeśli chodzi o wychowanie w kontakcie ze śmiercią. Mhm. Wie ist es in Deutschland geregelt, wenn es darum geht, im Kontakt mit dem Tod zu sein oder mit ze śmiercią, czy z polowaniem, nie mit der Jagd. Wie ist es in Deutschland geregelt? Ich bin nun kein Jäger, ich bin auch nicht über die gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland en Detail informiert. Ich weiß aber, dass man volljährig sein muss, um überhaupt eine Waffe erwerben zu dürfen, also um einen Jagdschein zu bekommen. Leider werden in Deutschland junge Menschen als Treiber eingesetzt, also mit zur Jagd genommen. Was ich persönlich nicht so toll finde, einfach aus meinen Erfahrungen heraus, dass ich auch noch 18- und 19-jährige Patienten habe, die mit Tod und Sterben ganz große Schwierigkeiten haben, die dann kommen, wenn Angehörige sterben, wenn Oma und Opa, die eigentlich alt und gebrechlich sind, sterben, wo man sagen müsste, das ist doch ein normaler Prozess. Aber damit kommen die einfach nicht klar. Okay. Tak dokładnie pan Gerhard Nübel nie wie, czy prawo istnieje takie, że w Niemczech poniżej 16 lat jest zabronione, tak, towarzyszenie w takiej wyprawie, w polowaniu, ale na pewno 100% wie, że osoby, które nie skończyły, muszą skończyć 18 lat, to znaczy być dorosłe, aby uczestniczyć w polowaniu. I jeszcze raz dodał swoje doświadczenie, że na przykład osoby, które w młodym wieku, 18-19 lat, towarzyszą w polowaniach, o których wie, tak? Jako osoby, które tak zwane są, że gonią. Naganka. Tak. Miał taki właśnie kontakt z takimi osobami i one nie powiedziały dokładnie, że to było dla nich wielkim obciążeniem, ale jak zmarła babcia, tak? I na tym przykładzie im było bardzo trudno zrozumieć i ten ból jakoś zakoić swój, że zmarła ta bardzo bliska osoba, tak? Świadczy o tym, że taka młoda osoba nie jest po prostu do końca przygotowana na takie drastyczne sytuacje w polowaniu. Rozumiem. Czyli reasumując, młodzież do polowania powinna być angażowana dopiero przy osiągnięciu odpowiedniego poziomu
rozwoju umysłowego. Dobrze zrozumiałem? Hatte das gut richtig verstanden, dass die Person, die dann teilnimmt an der Jagd, gut psychisch und physisch entwickelt sein muss und also volljährig sozusagen, um daran teilzunehmen. Ja. Ist das deine Meinung? Ja. Dziękuję bardzo za wyczerpujące odpowiedzi i za tą radę. Vielen Dank und für deinen Rat auch, ne? Ja.